Szlak kolejowy między Zabrzem a Gliwicami to w ostatnich tygodniach najtragiczniejsze miejsce na mapie miasta. Niespełna 3 tygodnie temu 3-osobowa rodzina została tu potrącona przez pociąg relacji Częstochowa-Gliwice. W sobotnie popołudnie zginął tu mężczyzna. Na wysokości skrzyżowania ulic Sobieskiego i Armii Krajowej, wzdłuż której prowadzi szlak kolejowy, pociąg relacji Gliwice-Częstochowa potrącił mężczyznę. Na miejscu trwały czynności zabrzeńskiej policji pod nadzorem prokuratury. Jak ustalono, 59-letni mieszkaniec Zabrza, który siedział na torowisku, poniósł śmierć na miejscu. Czynności w sprawie trwają. To jest to nieszczęsne przejście. Tam czasami mieszkańcy naszego miasta skracają sobie trasę, żeby dojść do ulicy Wolności. Dlatego w tym miejscu, to miejsce generuje nam tyle zdarzeń. Mowa między innymi o tym przejściu. Jak widać, mieszkańców nie odstrasza ani zakaz, ani rejestrująca wszystko kamera. Tylko w przeciągu 30 minut przez tory przebiegło 9 osób. Oszczędność czasu, raczej ludzka głupota, której często finałem jest śmierć. Okoliczności zarówno pierwszej, jak i drugiej tragedii na torach bada zabrzeńska prokuratura. W pierwszym wypadku ojciec z 2 córkami szedł wzdłuż torów. Lekarzom nie udało się niestety uratować młodszej dziewczynki. Prokuratura czeka między innymi na wyniki badań krwi pod kątem alkoholu i środków odurzających 33-letniego ojca. Śledztwo jest wszczęte o artykuł 177 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli wypadek komunikacyjny. Jego przedmiotem będzie, zarówno tego pierwszego jest, jak i tego nowo notowanego, będzie prawidłowość zarówno funkcjonowania kolei, jak i maszynistów pociągu. Zostaje powołany w tej pierwszej sprawie biegły. Po skompletowaniu materiału dowodowego zostanie powołany biegły z zakresu ruchu lądowego i biegły nam odpowie na zakres szczegółowy pytań. Przyczynę zdarzenia wyjaśni także powołana przez Koleje Śląskie komisja, której pociągi uczestniczyły w zdarzeniach. W pierwszym przypadku był to pociąg nowszego typu, bo był to długi Elf. Natomiast jeżeli chodzi o to drugie zdarzenie z 25 lipca, to był to model starszy, był to EN57. Tutaj powoływana jest komisja kolejowa i przewodniczącym komisji kolejowych są przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, czyli zarządca infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Nasi przedstawiciele Kolei Śląskich biorą udział w takiej komisji, dopełniając wszystkich formalności. Dopiero po ustaleniu protokołu końcowego będziemy znać tak naprawdę okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze policji w całym kraju niezmiennie apelują, by nie przechodzić przez tory w niedozwolonych miejscach. Mimo to wciąż na polskich torach kolejowych ginie najwięcej osób w Unii Europejskiej.